Jak rozpoznać niebezpieczne e-maile i SMS-y? Wyobraź sobie, że dostajesz SMS, a jego nadawcą wydaje się być dostawca prądu, gazu albo kurier. Wiadomość zawiera link, więc odruchowo chcesz w niego kliknąć. Ale czy wiesz, że może to być forma oszustwa? Ktoś może podszywać się pod zaufaną firmę po to, abyś kliknął w link, który umożliwi przechwycenie twojego loginu i hasła do banku. Tak samo niebezpieczne są wiadomości e-mail zawierające podejrzane linki i załączniki. Pamiętaj, zanim klikniesz w link, dokładnie sprawdź nadawcę. Jeśli coś wzbudzi twoje podejrzenia, skontaktuj się z firmą, pod którą podszywa się nadawca, lub poproś o pomoc bliskich. Pobierz poradnik seniorów sposób na coś się zepsuło i poznaj więcej przydatnych wskazówek.